Siema, siema, ja właśnie przyjechałem z pola, jak widzicie. 30, znaczy nie z pola, tylko tutaj do garażu wsypałam zboże właśnie. O, jak widzicie, nakosiłem. Z tego co każdy chyba 6-7 ton tutaj leży, jak nie więcej. Nie wiem, zobaczymy jak będziemy wywozić. Dzisiaj lecimy sobie z orką pola. Orka chyba, albo... Tak, orka dzisiaj. Dzisiaj bez kierownicy, sorki, żniwa już niebawem. Było strasznie sporo deszczu u nas ostatnio i żniwa poszły w pieruna, że tak się wyrażę. Albo... Ale wiele nie nakosiliśmy, wykosiliśmy 10 hektarów. Nic z tego nie nagrałem, bo nie było za bardzo czasu na to. Już chciałam wam nagrywać, a tutaj deszcze. Tak zlało, że gdzieś dopiero za tydzień będą żniwe. Nie to, że zlało, tylko jeszcze pada cały czas. To jest najlepsze. Także... I jeszcze mam dla was fajną, ciekawą sprawę, którą pewnie ciekawie przyjmiecie. W trakcie będę wam mówił. Na razie tutaj wyjedziemy sobie. Nic nie jedzie, dobra. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, nowy Ursusik. Tamten poszedł na złom, spierdzielił się. Zepsuł się cały i na złom poszedł. Szkoda gadać, powiem wam. O, tutaj pszenica wykoszona. Kosimy od lewej, raz tam, nie pamiętam jak to się nazywało. Dobra, opuszczony, dobra wysokość. Idziemy, zobaczymy. Dobrze, siedzi wszystko. O, to dobra. Niedługo wychodzi farming 22, oczywiście. Ja muszę od razu go mieć, wiecie, dobrze, sami. I będę go miał od razu. A, i wróćmy do tamtej sprawy, z tej fajnej sprawy. Teraz na to, co było na samym początku, czyli wstęp. Wiecie, tam jakieś tam róże, tam coś jak w polu, czy coś się dzieje. Jest zawsze muzyka dana. To teraz wy w komentarzu piszecie, jaką następną muzykę dać. I ciągle będę dawał taką muzykę. Oje, żeby tu nie wyjechać. Taką muzykę, jak wy chcecie. Nie wiem, na przykład Zenka Martyniuka jakiegoś, albo. Nie wiem. Co tam będziecie chcieli tak naprawdę? Będę dawał. Każdą piosenkę, jaką napiszecie, wiadomo, byle bez przekleństw, piosenka. Taką, ten wstęp dam tej piosenki. Obiecuję to wam. Dlatego oglądajcie odcinki, dużo się będzie działo. Puszczamy. O, Ursu się ładnie pracuje. Jak się normalnie, jak prosto z fabryki. Ten pług jakiś taki mały. Niech będzie. Zrobię miniaturkę. Dobra, teraz powinna być. Ale nawet ładna miniaturka będzie. Screen zrobiony. Dobra. Lecimy dalej. Ciśniemy 2000 obrotów. Ile obrotów? 2200 nawet. Nie, 2000. Dobra. Ursus na pełnej. Sorki, że odcinków tak nie ma często już, ale zamówiłem sobie zestaw Lego. Remizo strażacka jednak będzie to. Nie będzie jednak tamte Lego Classic.
Ale wiecie, będę mam coś mógł nagrać, recenzję tego i w ogóle nagrywania, nie będę nagrywał tego, jak to składam, bo to byłoby strasznie długo. Mówię wam, nie opłaca się tego nagrywać. Złożę sobie w spokoju, nagram wam recenzję, czy fajnie się składało i w ogóle. Czy polecam, z jakiej strony polecam. Ja osobiście zamówiłem to za 200 zł, ten zestaw. Więc całkiem fajnie. Kaszelek. Lego na kanale ciągle będzie, tak jak obiecywałem. Już nie mogę się doczekać, słuchajcie tych live'ów, nie wiem, kiedy oni zrobią ten internet u mnie. Mówili. Mówili, internet, że będzie, mówili. A co mam? Internet słaby, jak nie wiem co. Udostępniajcie te filmiki, zostaw ta suba, lajka. Naprawdę, ja tu się staram dla was nagrywać, a was tylko 30 łapek ostatnio pod filmem. No załamuję się przez was, przecież ja do psychiatryka pójdę zaraz. No zostawcie chociaż te 50-60 lajków, no. Poza kolegom powiedzcie, że nagrywam. W ogóle starym znajomym, ci co mnie oglądali, a już mnie nie oglądają. Że ja dalej nagrywam, żyję. To ja staram się dla was nagrywać. Będę wszystko teraz montował jak najbardziej. Miniaturki też będę montował, żeby jak najładniej było. Cały czas będę teraz się starał. Już nie będzie takiej przerwy. No, vlogi też będą. Kamerkę kupiłem. Jeszcze tylko muszę sobie takie coś na głowę kupić i będzie bardzo gites. To już są to słownie chwile, żeby vlogi nawet nagrywać. Także poczekajcie, nie denerwujcie się. Wszystko w swoim czasie. No, a my tu już raz w koło przejechaliśmy, znaczy dwa razy w koło. Tak na sucho, bez gnojówki, bez niczego. Następne pole to będzie z gnojówką, ale następne, co będziemy robić, to będzie na pewno prasowanie i zarazem sprzedawanie zboża. Najpierw sprzedamy zboże, później pojedziemy prasować. Ale już zawsze będę miał jedno pole, tego zorane. Tak jak chcieliście. Tak jak chcieliście, teraz będziecie mieli. No, możecie napisać też w komentarzu, czy co sądzicie o Farmingu 22. Bo moim zdaniem coraz ciekawiej się zaczyna robić. Kolejna polska marka. Tylko dokładnie nie pamiętam jaka, chyba na dwie polskie marki. Nie pamiętam zupełnie jakie. Ale no wiecie. A jak chcecie, to mogę też jakieś informacje dla was nagrać. No, wszystko w samym czasie, tylko podawajcie pomysły. A jak macie na jakiś pomysł na odcinek, to albo piszcie w komentarzu, albo na mojego Gmaila adrianb3527.gmail.com. Będzie w opisie, mój Gmail. Póki co zobaczę, ile już się nagrało. Już 8 minut. Osiem minut odcineczka. Jeszcze zostały mi tutaj dwa pola chyba do skoszenia i to dwie soje są. To też będę musiał zrobić jedno, wykoszę na pewno poza odcinkiem, a jedno jeszcze chciałbym na odcinku wykosić, chyba że nie chcecie. To będę wam dawał na społeczności takie te ankiety po prostu. Na ankietach zawsze jest was więcej niż pod odcinkami, trochę mnie to smuci. Czasem po 100 nawet jest osób głosujących na ankiecie. A pod filmikami jest jakieś 500 wyświetleń. Ale co z tego, jak jest tylko jakieś 50 łapek? To w sumie jak 50 łapek, to jeszcze przeżyje. Oby nie 20 i 30, bo to już jest za mało jak na mój kanał. Zobaczcie, zaraz będę robił może modpack albo coś na 4250 subów, o. Widzicie jak lecimy?
Że tylko praktycznie brakuje nam 750 subów. Będzie 5000 subów. Te w ogóle. Już 6 lat jestem na YouTubie. Także fajnie by było, jakbyście coraz bardziej mnie oglądali po 1000 wyświetleń, pod odcinkami. I się to naprawdę marzy. Także spełniajcie moje marzenia. Właśnie też się będą spełniać. Razem możemy więcej. No już zaraz będzie zaorane. Krzaki, to już po krzakach pojadę. Dobra, ale chyba póki co zrobię cięcie, no bo po prostu nie ma sensu tego dalej nagrywać. Ja sobie to zaoram poza odcinkiem już. Chyba. Bo jeszcze kawałek przeoramy. Ojojo, mi jak już trudno. Tu jeszcze sobie przejedziemy. Teraz dojedziemy jeszcze z raz albo dwa w koło. Chyba wszystko powiedziałam, co mam powiedzieć. Łapeczka, słupek, udostępnienie. Najważniejsze, udostępnienie i łapka. Łapka i udostępnienie. No więc tego się wytyguje. Tego się wytyguje i będzie po 1000 wyświetleń, ja wam mówię. Napiszcie, co byście koniecznie chcieli. Lego będę nagrywał, to będę nagrywał, wszystko będę nagrywał. Co mówię, tak jest. Teraz tą recenzję Lego na pewno nagram. To by było fajnie. Pamiętajcie, że na 5000 subów będę nagrywał z kamerką. Także no. Już zaraz tam mało zostanie, jak dokończę ten przejazd w tą wewte. Czyli jeszcze tamten przejadę i mało zostanie. Nie roboty poza odcinkiem będzie. Powiem wam, że kiedyś, jak będę miał dobry internet, to zrobię normalnie noc w ciągniku. Normalnie nagram dla was noc w ciągniku. Live'a może zrobię. No i fajnie by było. Na chwilę włączę tą kamerę. No patrzcie, mało zostało. Ile to jest? Z 3 razy w koło? Z 4? Niewiele. No, odcinka w 13 minut, trochę się wydłużyło, ale no. Dobra, no to zgaszę, żeby nie marnować paliwa. No to patrzcie, Ursus na was patrzy. On cały czas patrzy, aż się tłumnik telepie, żebyście zostawili tą łapkę i udostępnienie. Patrzcie, patrzcie, jak go telepie. Tutaj normalnie on mówi, żeby zostać łapkę i suba. Zaraz posłucham. Co mówisz? On powiedział, że on się zatrze, jak nie zostawicie suba, nie udostępnicie, nie zostawicie łapki. Także zróbcie to, co ten tłumnik mówi, no i trzymajcie się, cześć, pa, pa.